Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Wiara, odpowiedzią na samo objawienie się Boga, kształtującą się pod wpływem nadprzyrodzonej łaski, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 10 kwietnia 1985 roku. Już kilkakrotnie powiedzieliśmy w tych rozważaniach, że wiara jest szczególną odpowiedzią człowieka na słowo Boga objawiającego siebie, w szczególności objawiającego siebie definitywnie w Jezusie Chrystusie. Odpowiedź ta ma niewątpliwie charakter poznawczy, daje bowiem człowiekowi możliwość przyjęcia w prawdzie tego poznania, samo poznania, którym z nim dzieli się Bóg. Przyjęcie owego Bożego poznania, które w obecnym życiu jest zawsze częściowe, prowizoryczne i niedoskonałe, daje równocześnie człowiekowi możliwość uczestniczenia w ostatecznej i pełnej prawdzie. Która pewnego dnia zostanie przed nim odkryta w całości w bezpośrednim obrazie Boga. Powierzając siebie całego Bogu, w odpowiedzi na samo objawienie się Boga, człowiek uczestniczy w tej prawdzie. Z uczestnictwa takiego bierze początek nowe, nadprzyrodzone życie, które Jezus nazywa życiem wiecznym i które można określić słowami z listu do Hebrajczyków: życiem wiary. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli więc chcemy pogłębić zrozumienie tego, czym jest wiara, tego, co znaczy wierzyć, pierwszą rzeczą, jaką musimy zauważyć, jest oryginalność wiary w porównaniu do rozumowego poznania Boga ze stworzeń. Oryginalność wiary leży przede wszystkim w jej charakterze nadprzyrodzonym. Jeżeli człowiek w wierze, ma dać odpowiedź na samoobjawienie się Boga, jeśli wraz z tym samoobjawieniem się Boga ma przyjąć Boży plan zbawienia, które polega na uczestniczeniu w naturze i życiu wewnętrznym Boga samego, to odpowiedź taka musi wyprowadzić człowieka ponad to wszystko, czego dosięga z natury sam byt człowieczy, ludzkie poznanie oraz dążenie ludzkiej woli. Chodzi bowiem o poznanie prawdy nieskończonej i o transcendentne spełnienie pragnienia dobra i szczęścia, które jest zakorzenione w woli i w sercu, chodzi właśnie o życie wieczne. Przez objawienie Boże czytamy w Konstytucji Dei Verbum zechciał Bóg ujawnić i oznajmić siebie samego i odwieczne postanowienia swej woli o zbawieniu ludzi, dla uczestnictwa mianowicie w darach Bożych, które przewyższają całkowicie poznanie rozumu ludzkiego. Konstytucja przytacza tu słowa Soboru Watykańskiego I, które uwydatniają istotowo nadprzyrodzony charakter wiary. Tak więc owa ludzka odpowiedź na samoobjawienie się Boga, w szczególności na Jego definitywne samoobjawienie się w Jezusie Chrystusie, musi być wewnętrznie prowadzona i kształtowana również mocą i światłem samego Boga, działającą w głębi władz duchowych człowieka, a nawet pośrednio w całokształcie dyspozycji ludzkiego podmiotu. Owa moc nazywa się łaską, w szczególności łaską wiary. Czytamy w tejże samej konstytucji Vaticanum Secundum. By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą. Uprzedzającą i wspomagającą, oraz pomoce wewnętrzne ducha świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie. Aby zaś coraz głębsze było zrozumienie objawienia, tenże duch święty darami swymi wiarę stale udoskonala. Zwięźle wypowiada się konstytucja Dei Verbum na temat łaski wiary. Niemniej jest to wypowiedź skondensowana i kompletna i odzwierciedla naukę samego Jezusa, który powiedział: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Łaska wiary jest właśnie takim pociągnięciem ze strony Boga całej wewnętrznej istoty człowieka. A pośrednio całej ludzkiej podmiotowości, aby człowiek odpowiedział samoobjawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie, powierzając mu się wzajemnie. Owa łaska uprzedza akt wiary, pobudza do niego, wspiera i prowadzi. Owocem jej staje się to, że człowiek jest zdolny przede wszystkim uwierzyć Bogu i naprawdę wierzy. Dzięki łasce wiary uprzedzającej i współdziałającej. Nawiązuje się owa nadprzyrodzona, międzyosobowa komunia, poprzez którą kształtuje się sam żywy zrąb wiary. Człowiek wierzy Bogu, uczestniczy w jego życiu wiecznym, poznaje ojca i tego, którego on posłał, Jezusa Chrystusa, i poprzez miłość zawiązuje z nimi związek przyjaźni. Ta łaska to jakby korzeń nadprzyrodzonego oświecenia, które otwiera oczy rozumu. Łaska wiary ogarnia w sposób szczególny sferę poznawczą człowieka i na niej się koncentruje. Owocem światła wiary staje się przyjęcie poszczególnych treści objawienia, w których odsłaniają się tajemnice Boże i elementy zbawczego planu w stosunku do człowieka. Koncentracja wiary na sferze poznawczej człowieka wyraża się z kolei w dążności do coraz głębszego zrozumienia treści objawionych, w czym wiara. Skłaniająca się ku pełnej prawdzie obiecanej przez Jezusa ku życiu wiecznemu, doznaje wspomożenia ze strony poszczególnych darów ducha świętego, zwłaszcza tych, które uzupełniają nadprzyrodzone poznanie wiary, nauki, rozumu, wiedzy. Tak przedstawia się w zwięzłym zarysie oryginalność wiary, jako nadprzyrodzonego organizmu, poprzez który samo objawienie się Boga. Przyjmuje się na gruncie ludzkiego rozumu, stając się źródłem nadprzyrodzonego światła, poprzez które człowiek na miarę ludzką uczestniczy w tym poznaniu, jakim Bóg sam odwiecznie poznaje siebie samego i wszystko w sobie. Kontynuujemy nasze rozważanie na temat pierwszego słowa składu apostolskiego – wierze. Powiedzieliśmy już poprzednio, że wiara jest odpowiedzią całego człowieka, Przede wszystkim umysłu i woli, także serca, na słowo Bożego objawienia. Ta odpowiedź pozwala nam uczestniczyć w poznaniu własnym samego Boga, w którym Bóg poznaje siebie i wszystko poza sobą, w sobie. Właśnie to swoje własne poznanie Pan Bóg nam przekazuje w objawieniu, a my, przyjmując objawienie, uczestniczymy w tym Bożym poznaniu, stajemy się uczestnikami prawdy Bożego poznania. A żeby to mogło się dokonać, nieodzowna jest łaska wiary. Chrystus mówi Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go Ojciec mój nie pociągnie. Te słowa odnoszą się w ogóle do łaski, w szczególności do łaski wiary. Wiara bowiem w swojej istocie jest aktem nadprzyrodzonym. Jeżeli przez wiarę uczestniczymy w poznaniu własnym Pana Boga, wprawdzie tego poznania. To oczywiście sięgamy ku czemuś, co jest ponad możliwości i pragnienia samego człowieka, natury ludzkiej, rozumu ludzkiego. I stąd właśnie nieodzowna jest łaska wiary, z którą współpracując, człowiek daje swoją odpowiedź Słowu Bożego objawienia. A więc, kiedy się modlimy o wiarę dla siebie czy dla innych, gdy prosimy. Panie, przymnóż nam wiary. Umocnij naszą wiarę. Kiedy się modlimy o nawrócenie innych, prosimy Boga przede wszystkim o tę łaskę, której on zresztą nie odmawia ludziom. Prosimy go również o współpracę z tą łaską w różnych momentach naszej życiowej drogi. To rozważanie jest bardzo blisko związane z wydarzeniem wielkanocnym, z oktawą wielkanocną, którą przeżywamy. Bo to, co jest naszym udziałem w czasie Wielkanocnym, to są jak gdyby szczyty naszej wiary, centrum naszej wiary. Wiara nasza w ostateczności opiera się na tym, że Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstaniem swoim otworzył życie nadprzyrodzone, życie wieczne, dał nam Ducha Świętego, a z Nim udział w życiu wewnętrznym Boga w życiu wiecznym. To krótkie streszczenie dzisiejszej konferencji równocześnie łączę raz jeszcze z pozdrowieniami wielkanocnymi dla wszystkich uczestników, audiencji oraz dla wszystkich rodaków, zarówno w Ojczyźnie, jak i poza Polską. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua si cum in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis levita nostra I curai nostri vittimi, dei vittori vostri, e tre nostri duca in tentazione, se li verano s'ammazzare.